władze komunistyczne odmówiły przyjazdu papieżowi, który chciał być tego dnia 3 maja 1966 roku w Polsce. Więcej jeszcze, do Polski na Jasną Górę w 1966 roku chcieli się skierować pielgrzymi z różnych stron świata, między innymi no, znaczna część na przykład Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, szykowała się pielgrzymka, która miała przybyć na Jasną Górę, to jest 40 biskupów amerykańskich, ponad setka prałatów, księży, zakonnic, cała rzesza kościoła amerykańskiego, w tym oczywiście kapłani, biskupi polskiego pochodzenia, no, którzy jakby zawitali na Jasną Górę, to by dopiero była chwila uniesienia i różnego rodzaju sposoby, żeby odnosić się do tej szeroko pojętej zachodniej cywilizacji, którą nam odgrodzono żelazną kurtyną. To wszystko prymas Stefan Wyszyński wie 3 maja 1966 roku, gdy pisze te słowa, które w tej chwili niech padną. Aha, no i żeby była jasność, oczywiście komuniści zabronili przyjazdu tymże biskupom amerykańskim. Konsulaty amerykańskie, ambasada odmówiły wiz wjazdowych. I prymas pisze w godzinach wieczornych: wobec totalnego zagrożenia narodu, będącego pod przemocą Moskwy, wobec ateizacji programowej popieranej przez PZPR, wobec wyniszczenia biologicznego, trzeba głębokiego nurtu nadprzyrodzonego, by naród świadomie czerpał z Kościoła moce Boże i umacniał nimi swoje życie religijne i narodowe. Bodaj nigdzie jak w Polsce, zagrożonej totalnie, nie odczuwa się tak ścisłego związku między Kościołem a narodem. Nasza teologia doczesności wymaga aż takiego oddania się w ręce świętej Bożej Rodzicielki, byśmy mogli spełnić zadania. Te zdania są z jednej strony, można powiedzieć, wynikiem troski o kondycję narodu, z drugiej strony są to zdania pokazujące, jaka jest rola i zadanie przede wszystkim Kościoła na czele z prymasem Polski wobec tego, czego naród doświadczył. I prymas Stefan Wyszyński, rozumiejąc tę rzeczywistość zarówno wyniszczenia biologicznego, jak i bieżącej rzeczywistości, wyznacza zadania dla Kościoła. I pierwsza rzecz, która w tym cytacie jest uderzająca, proszę Państwa, można go analizować go długo, to jest przede wszystkim stwierdzenie, że po ludzku to nie ma wyjścia. Po ludzku to naród polski sobie nie da rady. To znaczy straci tą łączność tysiąclecia. Straci tą możliwość dalszego kontynuowania swoich dziejów w takiej dynamice i w takim zakresie i w takiej rzeczywistości, w której istniałyby przyszłe pokolenia rozumiejące tysiąclecie polskich dziejów. No i stąd wynika to ostatnie zdanie. To znaczy zdania dotyczące zadań Kościoła. Skoro to jest rzecz nadprzyrodzona, tylko ta rzecz może nas uratować, to znaczy Matka Boska, jako pośredniczka Chrystusa, który jest władcą całego wszechświata, to w takim razie trzeba się oddać jej właśnie w tą niewolę, po to, żebyśmy udźwignęli jako Kościół, ja, prymas Polski, to zadanie. To znaczy zadanie przeniesienia, mówiąc tym językiem Jana Pawła II, przenieść na drugie tysiąclecie ten naród, tak żeby on nadal się nazywał narodem polskim.